Mój kochani, nim zaczniemy, wbijajcie koniecznie na naszą grupkę na Discordzie oraz nie zapomnijcie o tym, żeby wpaść na grupkę Bogowie Fify. Oczywiście oba linki są w opisie. No i nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze oraz kliknijcie dzwoneczek. A teraz już lecimy do materiału. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przewidywania największych upgrade'ów topowych zawodników, że tak powiem, FIFA 21. Także myślę, że wam się taki odcinek spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie subskrypcję, jak i łapkę w górze. No a w tym momencie już będziemy sobie zaczynać. Tak jak mówiłem, są to tylko i wyłącznie moje opinie, moje przewidywania i są to raczej zawodnicy, których powinniście kojarzyć, jeżeli troszkę interesujecie się piłką nożną. Lecimy. Pierwszym zawodnikiem jest Bel Romelu Lukaku. Według mnie z 85 overalla powinien on skoczyć na poziom 87. Dlaczego? Bardzo fajnie ciągnął drużynę Interu w tym sezonie, popisywał się naprawdę świetnym zastawianiem tyłem do bramki, że tak powiem. To jest naprawdę doceniane w nowoczesnym futbolu, bo to naprawdę sprawia, że docenia się takich zawodników, bo to sprawia, że drużyna stwarza więcej sytuacji, że tak powiem. Jakbym tak w skrócie miał to opisać, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Kolejnym zawodnikiem jest największe odkrycie juniorskie, że tak powiem, tego sezonu. Jest nim oczywiście Haaland, zawodnik Salzburga, a aktualnie zawodnik Borussii Dortmund. Według mnie z poziomu 79 powinien skoczyć na poziom 84, no bo jednak wiemy, co on robił w tej Bundeslidze i jak on miażdżył. Drugi najlepszy napastnik w Bundeslidze, także uważam osobiście, że powinien mieć tyle overalla. Czy tyle dostanie? Nie wiem w sumie, bo EA nie lubi raczej dawać zbyt dużych upgrade'ów, żeby też mogli wypuszczać, wiadomo, miliardy kart specjalnych, dlatego no nie jestem w stanie tego przewidzieć, ale moja obiektywna opinia jest taka, że właśnie Norwek powinien otrzymać taką ocenę ogólną, a nie inną. Kolejnym zawodnikiem jest topowy prawy obrońca, przez wielu uważany za najlepszego na świecie prawego obrońcę, czyli oczywiście Trent Alexander-Arnold. Prawy obrońca Liverpoolu po prostu w tym sezonie skoczył na top światowy, absolutny top, jest na pewno w top 3, jakbym miał tak mówić, prawych obrońców na świecie. No niektórzy nawet uważali, że jest najlepszy w historii, no ale to jednak chyba jeszcze się nie da tak stwierdzić. A więc tak, z 83 chciałbym mu podnieść na 86, no bo jednak to jest topka. Jest to prawy obrońca, więc 90 od razu nie dostanie, a poza tym, tak jak już mówiłem, EA nie lubi dawać zbyt dużych upgrade'ów, dlatego myślę, że dla Anglika 86 na razie wystarczy. Kolejny zawodnik, którym jestem niesamowicie zaskoczony w tym sezonie, jest Acerbi. Dlaczego? Jest to zawodnik, który jest totalnym filarem środka obrony swojej drużyny i według mnie z 83 powinien skoczyć na poziom 85. Czy tak się stanie? Pewnie nie, pewnie mu dadzą do 84, ale nie można zaprzeczyć, że ten zawodnik zaliczył słaby sezon, po prostu zaliczył sezon kapitalny. Przechodząc sobie szybciutko dalej, kolejnym zawodników musicie go kojarzyć, bo jest nim Casemiro, środkowy pomocnik defensywny Realu Madryt. No linię pomocy trzymał jak nikt inny w tym sezonie, właśnie pomagał temu Realowi, który no nie za bardzo był w formie w tym sezonie. No i według mnie powinien dostać upgrade o 2 punkty overalla, czyli 87 na 89. Powinno to zdecydowanie podnieść jego poziom gry, chociaż wiemy, jak u niego bywa z tempem w FIFA 21 i miejmy nadzieję, że będzie używalny, grywalny, bo to jest topka i dlaczego on ma być nieużywalny, jeżeli jest topką? No, ja szczerze tego nie rozumiem. Przechodząc sobie dalej, jest to młody zawodnik, jest nim Upamecano, środkowy obrońca RB Lipsk. Z 77 według mnie powinien dostać aż 83. Wiem, że to może wydawać się dużo. Wiem, że to aż 6 punktów overalla, ale według mnie ten zawodnik też skoczył na totalnie inny poziom w tym sezonie. Kiedyś kumpel powiedział mi: obejrzyj sobie jeden mecz Upamecano. Obejrzyj sobie jeden mecz tego właśnie Francuza. Ja sobie ten mecz obejrzałem. Był to mecz bodajże z Bayernem Monachium. Co tam się działo? Nikt w Bayernie nie był w stanie tak grać w obronie właśnie jak Upamecano. Byłem pod wrażeniem i od tego momentu zakochałem się w tym zawodniku. Czekam na więcej w europejskich pucharach, być może ze strony RB Lipsk. No też wiemy, że być może ten klub dostanie sporo transferów, bo mają pieniądze za Timo Wernera. A gdy już jesteśmy przy Timo Wernerze, to według mnie ten zawodnik powinien 83 do 87 aż. No tak,
ale to jest topowy strzelec z Bundesligi. Przed chwilą jak mówiłem, że Haaland to drugi najlepszy napastnik z Bundesligi, to szczerze chyba jednak Werner, bo te liczby ma fantastyczne. No i według mnie powinien dostać 87. Też nowy klub Chelsea, zobaczymy jak sobie poradzi właśnie w Premier League. No i tak, no i co? Przechodzimy dalej. Kolejny topowy zawodnik, absolutny top. Zawodnik Liverpoolu, Sadio Mane. Według mnie Senegalczyk powinien z 88 awansować na poziom 90 overalla. Jest to spowodowane tym, że po prostu nie ma chyba w tym momencie takiego lewego skrzydłowego, jakim jest Sadio Mane. W sensie takiego stylu, oczywiście inni zawodnicy również mają taki styl jak Sadio Mane, aczkolwiek nie jest tak skuteczny jak właśnie sam Senegalczyk, bo no, nie podacie mi chyba drugiego takiego lewego skrzydłowego na świecie, który by tak po prostu był tak skuteczny w ofensywie jak Sadio Mane. No i w sumie możecie napisać w komentarzu, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie. No i w tym momencie też zrobimy sobie taki mały test odcinka. Jeżeli jesteście w tym momencie, to napiszcie w komentarzu pomidor. Będę wtedy bardzo wdzięczny i zobaczę, czy oglądacie odcinki przynajmniej do połowy. Także no lecę sobie szybciutko dalej, a przed nami Polak Rodak, Lewandowski. No tak, Lewandowski, według mnie jej, wreszcie, dajcie mu, bo on w tym sezonie przewyższył wszystkie liczby. My już rok temu myśleliśmy, że on jest totalnym kozakiem i lepszych liczb się nie da się mieć, a w tym sezonie wskoczył na jeszcze inny poziom. Jeżeli to tak będzie rosło i rosło i rosło z każdym sezonem, to... Aj, nawet nie chcę myśleć, co będzie się działo. Według mnie Lewandowski powinien otrzymać overall 92. Wiem, że to trochę dużo, bo upgrade o 3 oczka na takim już po prostu topowym poziomie, to może być dużo. Ewentualnie 91 na taki overall bym też się zgodził w przypadku jej, aczkolwiek 90-89 to jest jakaś pomyłka. Przechodząc dalej, mniej znany zawodnik, ale według mnie bramkarz, który naprawdę zasłużył to na Totsa z Premier League i go też do... Kolejnym zawodnikiem jest zawodnik Borussii Dortmund. Podobnie jak Haaland jest nim Jadon Sancho, Anglik. No tak, z 84 na 87. Również odkrycie tego sezonu, bo to nie jest zbyt stary zawodnik, że tak powiem, bo jest to bardzo młody zawodnik. No i nie ma według mnie takiego zawodnika, który po prostu dysponuje taką prędkością i ją wykorzystuje w dobry sposób, bo dawno nie widziałem, żeby Jadon Sancho został dogoniony tak po prostu przez kogoś na skrzydle, jeżeli tylko on chciał iść dalej z piłką, ale ktoś go dogonił. No nie widziałem, żeby tak został zatrzymany właśnie Anglik bardzo dawno temu, a oglądam Jadona Sancho już jakoś pewnie od 2 lat. Jeśli chodzi o kolejną kartę, to jest nim Jamie Vardy. Dlaczego Jamie Vardy? No według mnie to jest zawodnik, który jest topowym strzelcem na świecie. Jest jeden z moich ulubionych zawodników, może też troszkę kieruje się sympatią, no ale wiedzcie, że po prostu Jamie Vardy według mnie zasługuje na ocenę 86. Tak wiem, dostał zimowy upgrade z 82 na 85, ale moim zdaniem zasługuje na jeszcze więcej. Kolejny zawodnik również miał upgrade w zimie, jest nim Lautaro Martinez. Z 81 na 84, a teraz bym chciał, przynajmniej marzy mi się, przynajmniej jest taka jest moja opinia, żeby miał 85 oczek overalla. No, może troszkę przesadziłem, aczkolwiek no, czemu nie? Według mnie to jest również zawodnik, który jak nikt inny radził sobie w ataku w tym sezonie, i też ma jakiś swój styl, więc no ja uważam, że zdecydowanie zasługuje na taki overall, a nie inny. Kolejnym zawodnikiem jest turecki środkowy obrońca Lisów, czyli oczywiście Soyuncu. Z karty srebrnej, 74 oceny ogólnej, powinien według mnie dostać 83 w FIFA 21. Dlaczego miałby się tak stać? No po prostu nie widziałem dawno też takiego obrońcy. Wiem, że kolejny raz się powtarzam, czy kogoś nie widziałem. Aczkolwiek no on jest szefem środka obrony, podobnie jak Upamecano radzi sobie perfekcyjnie w linii obrony. No takiego stopera nie widziałem, ponieważ on słynie z czegoś takiego, że wie gdzie wsadzić nogę w odpowiednim momencie. To też jest coś, co wyróżnia go na tle innych obrońców Premier League. Podobną zdolność ma Van Dijk, aczkolwiek on jest troszkę silniejszy, że tak powiem, no ale generalnie mam nadzieję, że Soyuncu będzie jeszcze lepszy w przyszłości i patrząc po jego, że naprawdę ma spory potencjał. I ostatnia karta w dzisiejszym zestawieniu, ostatnia karta również, którą widzicie na miniaturce tego materiału, czyli oczywiście Hiszpan, Adama Traore. Co on takiego robił w tym sezonie? Oj, co on takiego robił? Wow, był gwiazdą przede wszystkim tej, że tak powiem, internetowej. Na social mediach również gwiazdą Premier League, bo prezentując swojego bicepsa mógł wielokrotnie naprawdę sprawić, że chwytałem się za głowę, bo to jest niesamowicie umięśniony zawodnik. Kontrastuje to z tym, że jest bardzo szybki, co daje połączenie idealne, że tak powiem. No,
Adama Traore również nie jest najstarszy jeszcze, jest bardzo młody, może nie bardzo, ale jest młody i miejmy nadzieję, że rozwinie się jego kariera jak najlepiej w Wolves. Także no już kończąc mój wywód, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, a w tym momencie dziękuję Wam za taki materiał, jeżeli chcecie więcej, piszcie na dole w komentarzu, a w tym momencie muszę się z Wami pożegnać, trzymajcie się, no i cześć!